Pierwsze pytanie od mieszkańców. Pytanie w imieniu setek mieszkańców osiedla przy ulicy Wschodniej i Jana Pawła. Mianowicie, kiedy powstanie asfaltowa droga oraz kiedy będą realizowane rozpoczęte inwestycje, a okoliczne tereny będą wyglądać normalnie, jak na miasto przystało? Centrum Lubania też leży mi bardzo na sercu. Jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła i ulicę Wschodnią, w planie miejscowym już można zobaczyć, jak te ulice będą wyglądały. Oczywiście to nie jest odpowiedź może stricte na pytanie. W tej chwili mamy koncepcję już, przymierzamy się do projektu. Ta koncepcja jest świeża, więc na bazie tej koncepcji będzie robiony projekt i dopiero potem będziemy mogli to realizować. Nie wiem, czy będziemy to robić w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z wykupu wierzytelności. Możliwości finansowe gminy są jednak mocno ograniczone, także w tej chwili tylko możemy utrzymywać to w jakimś standardzie przez firmę Komlub, bo różnego rodzaju próby poprawy tej nawierzchni w różnych technologiach się nie sprawdziły. Drugie pytanie, mianowicie mieszkańcy zadali, kiedy w Luboniu powstanie basen i co kandydaci w tym kierunku chcą zrobić, aby taki obiekt pojawił się w mieście? No ja uczciwie przyznaję, że cały czas lobuję za tym, żeby inwestor zewnętrzny wybudował ten basen, bo basen nie jest niestety dochodowy. No nie stać tego miasta na to, żeby wybudować basen, żeby go utrzymać. Miasto mogłoby wykupić pewne godziny, gwarantując jak gdyby pewne obłożenie tego basenu. Powiem tak, basen w Luboniu, z jednej strony mamy rezerwę pod basen w pobliżu hali widowiskowo-sportowej. Jeżeli przekształcimy w spółkę LOSiR i będzie generował zyski, być może jako partner będzie LOSiR i ten basen powstanie. Wiadomo, że nie powstanie jakiś wielki basen typu Kurnik, w tej chwili otwiera Suchy Las. Mamy świadomość też tego, że mamy tą bliskość Poznania, a Termy Maltańskie będą dużą atrakcją, tak? I to jest pewne ryzyko, jeżeli chodzi o to, żeby ci inwestorzy tutaj sami chcieli wybudować. Hotele Miralex planują budowę basenu w swoim kompleksie, także jakiś basen będzie przy Miralexie. Rozmawiałem też z inwestorem na zakładach ziemniaczanych, tam gdzie jest lądowisko helikopterów, jest w planie miejscowym wpisane usługi sportu. I tam, z tego co mi mówił właściciel, też planuje budowę basenu. A lądowisko helikopterów na dachu. No to jest taka informacja po prostu od właściciela, tak? A czy zrealizuje, nie wiem. My jako miasto możemy wspomóc, ale sami na pewno nie podołalibyśmy temu zadaniu. I kolejne pytanie. Jakie pomysły mają kandydaci na burmistrza, aby upiększyć miasto? Czy mają w planach tworzenie terenów zielonych? No, jeżeli chodzi o tereny zielone, no to tereny zielone są jak gdyby, no plany oczywiście mamy, tak, bo są plany miejscowe. Tereny zielone są między ulicą Polną Poznańską a Ciekiem Bocianka. Są tereny zielone wokół centrum Lubania i to są tereny, no niestety miasto nie jest właścicielem tych gruntów, tak, także jest trudno. My uchwalamy plany. I to jest zieleń właściwie na terenach prywatnych, tak? Musielibyśmy wykupić te grunty, żeby tą zieleń urządzić. A jeżeli chodzi o upiększenie miasta, no staramy się upiększać to miasto. Są jakieś iluminacje w okresie świątecznym. W święta wywieszamy biało-czerwone. Firma Komlub ma z nami podpisane porozumienie i w ramach tego porozumienia dba o zieleń w mieście. Co jeszcze? Wybudowaliśmy parę placów zabaw. Dzięki temu te skwerki też w tej chwili wyglądają dużo lepiej, aniżeli wyglądały do tej pory. Chociażby budowa boisk przyszkolnych. Też te boiska od razu wyglądają lepiej. Inna sprawa to właśnie są plany miejscowe.
inwestorzy prywatni, tak? Inwestorzy prywatni. No, wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda otoczenie tego nowego Skrzata, jak wygląda otoczenie hotelu Miralex. Tam w tej chwili akurat jeszcze nie jest to dokończone, ale już tam te wszystkie podjazdy, wiadomo, że tam będzie zieleń również. I w dużej mierze, no, nie, że liczymy na mieszkańców, no bo każdy w swoim ogródku dba o to, żeby było ładnie, może nie każdy, ale każdy się stara, żeby było ładnie. No a my tych gruntów własnych mamy stosunkowo niewiele, więc staramy się to upiększać. No powiem tak, Komlup w swoim otoczeniu ma dużo ładniej niż burmistrz przed urzędem, tak? No to taka mała złośliwość z mojej strony, ale ta sama firma jest odpowiedzialna tutaj za zieleń. Będziemy od nich egzekwować, żeby to robili jeszcze lepiej. Chociaż uważam, że już jest dużo lepiej. I ostatnie pytanie, jakie tutaj zadali mieszkańcy, mianowicie jakie jest zainteresowanie szerokiego grona przedsiębiorców tworzeniem inwestycji w Luboniu? Luboń jest atrakcyjny dla przedsiębiorców. No niestety Luboń nie bardzo ma tereny pod inwestycje, tak? Bo po prostu przy 30 tysiącach mieszkańców na 13 kilometrach kwadratowych sąsiedztwo jakiejś produkcji raczej nie wchodzi w rachubę. Tereny, które są właściwie pod taką działalność produkcyjną, mogą być tylko za kocidołami, czyli w tej chwili można powiedzieć, że Luwena ma możliwości rozwoju i tam tworzy bazę, tak? Ma ten swój park technologiczny, który się będzie rozrastał. To są też korzyści dla miasta, no bo Luwena leży w Luboniu i życzę zarządowi, prezesom, żeby jak najwięcej tych hal było, bo z tego tytułu będziemy wszyscy mieli korzyści, bo wpłyną podatki do miasta. Nie ma za dużo terenów inwestycyjnych. One są wszystkie w rękach prywatnych, więc jest to o tyle skomplikowane, że jakby miasto dysponowało gruntem, to by tych inwestorów przyciągnęło. W tej chwili to się odbywa na tej zasadzie, że wskazujemy miejsce, próbujemy skontaktować z właścicielem gruntów. Najczęściej to jest coś takiego, że w planie jest jakaś duża przestrzeń, ale właścicielami jest kilka osób i to właściwie komplikuje, ale powiem uczciwie, zależy mi na tym, żeby jak to w planach miejscowych, tego fioletu może już więcej nie było, ale żeby ten fiolet faktycznie był fioletem, czyli na tych terenach zaznaczonych w kolorze fioletowym coś powstało, z czego moglibyśmy wszyscy korzystać. Zainteresowanie jak najbardziej jest, no bo przecież leżymy przy autostradzie, przy dwóch węzłach autostradowych. No nieszczęście Lubania to jest właśnie to, że brakuje nam przestrzeni. Jest jeszcze możliwość partnerstwa publiczno-prywatnego i w tej chwili jest taki program pożyczkowy Jessica. To też tutaj poprosiłem jak gdyby trzech właścicieli terenów poprzemysłowych, właściwie czterech. I z tego co wiem, są zainteresowani. My jako miasto będziemy wspierać, bo nie zależy nam na tym, żeby były piękne hale, od których, żeby nie było, że burmistrz na okrągło podatka, ale w te hale są zabytkowe, od tych hal się nie płaci podatku, tak? Od tych hal się nie płaci podatku, właściwie właściciel ma problem jak gdyby z utrzymaniem tego wszystkiego i my chcemy zrobić program rewitalizacji, a tych właścicieli tych budynków pofabrycznych zachęcić do tego, żeby w tych budynkach stworzyli, żeby te przestrzenie po prostu wypełnili produkcją, usługami. I w tym kierunku zmierzamy, bo na tym polega ten program zwrotny Jessica. Także w miarę możliwości staramy się pomagać wszystkim przedsiębiorcom. I ta rada, o której mówiłem wcześniej, ma temu służyć. Zależy nam na tym. Doświadczyliśmy, że tak powiem, przy okazji powodzi. Takie nieszczęście pokazuje, że jednak przedsiębiorcy w Luboniu są, że tak powiem, niekiedy bezinteresownie życzliwi dla współmieszkańców, nie powiem, że dla burmistrza.